do pierwszego wejrzenia. Julia zapytała Tomkę o typ kobiety. Wskazał jej przeciwieństwo. Ja do drobnych nie należę. Julia i Tomek z programu Ślub od pierwszego wejrzenia mają za sobą ciekawą rozmowę. Mężczyzna został zapytany o to, jaki typ kobiety mu się podoba. Odpowiedź może zaskakiwać. Nowa edycja programu Ślub od pierwszego wejrzenia budzi dużo emocji. Im bliżej finału, tym gęstsza staje się atmosfera między uczestnikami. Widzowie sugerują, że eksperci nie do końca trafnie dopasowali do siebie Julię i Tomka. Para zmaga się z problemami, a w najnowszym odcinku pojawią się kolejne. Ślub od pierwszego wejrzenia. Julia zapytała Tomkę o typ kobiety. Wskazał jej przeciwieństwo. Julia i Tomek otwarcie przyznają, że nie są do końca w swoim typie, jednak starają się szukać pozytywów i próbuje stworzyć relacje. Mimo to, gołym okiem widać dystans, jaki stworzył się między nimi. W najnowszym odcinku kobieta postanowiła podpytać męża o to, jakie kobiety mu się podobają. Tomek chyba powiedział za dużo. Nie mam konkretnego typu, ale lubię dziewczyny drobne, skręconymi włosami i dużymi oczami, powiedział Tomek. Ja do drobnych nie należę, odpowiedziała Julia. Śmieją się ze mnie, że mówiłem, nieważne jaka będzie, ważne, żeby była drobna. Nie jesteś filigranowa, ale to nie jest dla mnie istotne, odpowiedział Tomek. Julia wykazała się dużym dystansem do siebie i przyznała, że cieszy się, że mąż był z nią szczery. Nie pytałam go po to, żeby opisał mnie. Zrobiłam to z czystej ciekawości. Nie uraziło mnie to. Zachowanie Tomka ocenił jednak psycholog Piotr Mosak, który przyłożył rękę do połączenia pary. Jego zdaniem uczestnik nie powinien mówić rzeczy, które mogłyby sprawić drugiej osobie przykrość. On w ogóle tego nie przemyślał. Był szczery. Nie zrobił nic złego, ale popełnił błąd, stwierdził Mosak. Myślicie, że związek Julii i Tomka ma szansę przetrwać po programie?